Dyrekcja Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na konferencję naukową pod tytułem Plus Ratio Guam Vis, poświęconą profesorowi Jerzemu Lesławowi Wyrozumskiemu w pierwszą rocznicę jego śmierci. Proszę mi pozwolić, że sięgnę do wspomnień. Studia rozpocząłem w 1950 roku z pewnym wojennym opóźnieniem w okresie największego ideologicznego naporu na uniwersytety, na kształcenie młodzieży, na dobór studentów pod kątem pochodzenia społecznego, z pewną obsesją opinii środowiskowych, zwanych wówczas świadectwami moralności. Nikt nigdzie nie wiedział, jak się takie świadectwa pisze. Kim był profesor Jerzy Lesław Wyrozumski? Profesor Wyrozumski był wybitnym mezjewistą polskim. Urodził się w Trębowie w 1930 roku, ale został krakowianinem z wyboru. Tutaj ukończył studia historyczne, na których poznał swojego przyszłego mistrza, profesora Romana Grodeckiego, urodzonego w Rzeszowie w 1889 roku, co chyba jest ważne dla wszystkich mieszkańców i studentów. Później rozpoczął, tak jak wspomniałam, karierę akademicką, nie skupił się tylko na nauce, doszedł do tytułu, otrzymał tytuł profesora zwyczajnego, ale skupił się również na pracy społecznej i pracy organizatorskiej. Był między innymi prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, również był wieloletnim sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności. Dla nas, dla naszej społeczności najważniejsze jest to, iż w 2010 roku otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego i już sam ten tytuł świadczy o tym, że był wielkim przyjacielem Uniwersytetu, wielce dla naszej społeczności zasłużonym. Konferencja odbędzie się 4 listopada w Instytucie Historii w sali numer 226 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozpocznie się o godzinie 10:30 i potrwa do około godziny 15:00.